Anna Czeska, no jestem poetką i pisarką. No jestem z natury swojej szalona i tak postanowiłam, czemu by nie być oryginalnym, wszyscy za wszystko w Polsce, w Stanach, czemu by nie spróbować oczywiście. No ja jestem ze szkoły w ogóle poetyckiej wrocławskiej i no po tych przeżyciach tam stwierdziłam, że jednak lepiej wrócić do Opola, że Wrocław jednak nie jest zbyt przyjaznym miejscem dla sztuki. Rozmawiałam z wydawcą w Polsce i powiedział, że na maj planuje wydać to po polsku, więc bądźmy optymistami, może wyjdzie w Polsce. A w ogóle natchnieniem były moje studia, ponieważ dzięki moim studiom pojechałam do Belgii. No i właśnie ta powieść się dzieje w Belgii, to też było pewnym motywatorem. Uważam, że poezja jest czymś bardzo normalnym, aczkolwiek wielu ludzi twierdzi, że nie. Znaczy ja generalnie nie lubię poezji, wiem, że teraz będę bardzo kontrowersyjna, wolę prozę i to, co jest bardziej życiowe, bo poezja jest generalnie postrzeganiem pewnych rzeczy niewidzialnych. I to, że ona mi się czasami teraz zdarza, bo kiedyś to była taka bardziej terapia, a teraz czasami mi się tak zdarza ta poezja. No i poetą się też bywa, na szczęście to jest tak, to ja się z tym w pełni zgadzam. No i tak teraz najnowsze wiersze to już piszę bardzo rzadko. No a dlaczego poeta i normalność? Ponieważ no jednak wielu ludzi myśli nadal, że to jest coś takiego od normy. Mam normalne aspiracje bycia matką, to jest spełnienie. Dla kobiety spełnieniem jest bycie matką i żoną. Po pierwsze ją musiałam napisać, po drugie tłumacz musiał ją przetłumaczyć, ponieważ ja aż tak dobrze angielskiego nie znam. Po trzecie wydawnictwa, jak już w Stanach znalazłam, no to wszystkie chciały, ale to trzeba właśnie jakimi zasadami się kierują i tak dalej. I wszystkie te oferty, to przypomina teraz sklep. Taki supermarket i to miasto średniowieczne, katolickie. Tam wszystkie mury są z czerwonej tego, większość takich. No są też nowoczesne budynki, ale generalnie takie strasznie stare miasto. A to, co się tam dzieje, jak się tam pozna, tych wszystkich studentów z całego świata, którzy tam się gromadzą, którzy się tam spotykają. Liczy pani na ekranizację tej książki? No właśnie, to też był jeden z powodów, nie zapomniałam powiedzieć, oczywiście. To było wspaniale.